Generatory form przestrzennych w programie ABC Obiekt 3D. Na planszy startowej, jeżeli wybierzemy przycisk M, pokaże nam się ramka zawierająca cztery pozycje. Możemy wygenerować formy walcowe, stożkowe, kuliste i skrzynie. Do tej pory mieliśmy okazję poznać tylko ten ostatni przypadek, kiedyśmy robili zbiorniki. Popatrzmy, co możemy wygenerować pod hasłem walec. Podajemy tutaj parametry tego walca, podajemy kierunek osi, podajemy grubość, możemy zadeklarować grubość zmienną z wysokością, no i po naciśnięciu przycisku OK dostajemy siatkę walca. Proszę Państwa, a co dostaniemy, jeżeli wybierzemy inną pozycję? Na przykład beczkę z podobnymi możliwościami. No, mamy taki twór. Kolejne zadanie. Łupina. Może być jeszcze również łupina konoidum, czyli z doprowadzeniem do płaskiej krawędzi. Nowe zadanie. Jeszcze jest jedna forma walcowa, mianowicie pobocznica. I wtedy musimy mieć plik przygotowany z opisem węzłów leżących na pobocznicy, który się tutaj nam wyświetli. No i proszę Państwa, możemy dostać taką formę obrotową, zdefiniowaną w pliku tekstowym. Jakie możliwości mamy w przypadku stożka? Tutaj mamy, proszę Państwa, mniejsze możliwości. Możemy mieć stożek regularny lub stożek ścięty. Kolejną dużą porcją generatorów są formy kuliste. Zaczynając od kuli. Proszę bardzo, mamy tutaj kulę. Możemy zrobić półkulę. Możemy zrobić kopułę, a ciekawsza, kopuła jest po prostu pewną odmianą półkuli. Natomiast warstwa. Mamy coś takiego. No i proszę Państwa, jeszcze mamy jedną formę kulistą, mianowicie dennicę eliptyczną. No i mamy, proszę Państwa, tutaj generator dennic eliptycznych. Mamy jeszcze tam jeden typ. No nie, to już wszystko mamy tutaj, bo mamy to. Skrzynieśmy już mieli, co najwyżej skrzynię z pokrywą. Możemy to jeszcze pokazać. No i wtedy mamy skrzynię z pokrywą. No i tyle byłoby, jeżeli chodzi o bezpośrednie generatory.